Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiejszy będzie taki trochę nietypowy, a mianowicie odpowiem Wam na pytania, któreście mi zadali kiedyś pod postem na karcie społeczności na YouTube. Wypadło mi całkowicie z głowy. Dzisiaj przeglądałem, patrzę i są odpowiedzi. Akurat jest niedziela, więc przy skuterze nic nie pociągniemy. Nie będę się tu szlifował, spawał, no i tego typu spraw, bo ludzie krzywo patrzą. No i w niedzielę to też bym chciał sobie trochę odpocząć po całym tygodniu. No ale jak widzicie, nagrywam dla Was film. Więc no to też taka forma dla mnie odpoczynku. Takie będą odpowiedzi na pytania. Pytanie pierwsze. Ile dałeś za niego? Niestety, ale na takie pytania już doszłem do wniosku. Doszedłem do wniosku, że na takie pytania no niestety nie będę odpowiadał. Ile weszło w motor kasy? Ile zapłaciłem? Bo potem jak będę sprzedawał, no to są problemy. Tak jak na przykład z moim Loncinem, który kupiłem za 200 zł. Potem mam, kurde, pytania od ludzi, w sensie pytania, propozycje od Januszów biznesu, że dadzą mi za tego Loncina 250 zł, bo podobno, bo dałem 200 zł i mi się opłaca, żeby sprzedać komuś za 250. No i drugie pytanie od tego samego klienta. Czy będziesz go sprzedawał? Prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż, ale kiedy? Jeszcze nie wiem. To zależy, no, czy będę dalej to ciągnął, czy nie. Chociaż bardzo mi go szkoda. Taka fajna baza do potem upgrade'ów. Trzecie. Czy będziesz go remontował? Tu też jest ciekawe pytanie, bo muszę to przekalkulować, czy mi się opłaca. Bo już tam będzie czas wsadzić parę stówek. No pasowałoby od razu wymienić wała, cylinder i głowicę. No cały komplet, pod 200 pojemności by pasowało tam wsadzić. Kolejne pytanie. Czy jak będziesz chciał go remontować, sprawdzisz ile taki silnik wytrzyma bez oleju? Raczej nie, no bo bez oleju to się zatrze tam trochę więcej podzespołów niż bym chciał wsadzić nowych, więc byłyby trochę większe koszta. Powiem Wam, że trochę szkoda mi tego silnika, bo takie silniki w granicach 1500–2000 zł kosztują. No i trochę byłoby szkoda. Kolejne pytanie. Do stu skutera też będzie wsadzone turbo? Jest taka opcja, tak Wam powiem, że jak będę się nudził, nawet przed wymianą cylindra i tych podzespołów tam w stu skuterze, może przeswapujemy też chyba turbo. Chociaż tam jest jeszcze mniej miejsca niż u Loncina, więc pod tym względem byłoby ciężko. Choć nie mówię, że jest to niewykonalne. Kolejne pytanie. Czy stuningujesz ten silnik jak najbardziej się da, używając przy tym części innych crossów, pitbike'ów czy quadów? I jak zrobiłeś do niego kruciec, że zmieścił się PZ27? Mianowicie kruciec to miałem od kolegi, który mi sprzedał silnik. On nie wiem od czego jest, od jakiegoś skutera. Oczywiście trzeba było go przerabiać, no to sobie przerobił. No i tyle no. Adapter potem zrobiłem z krótca od pitbike'a. Po prostu przeciąłem kruciec, wtyknąłem tam do środka i do tego dokręciłem gaźnik. No, najprościej jak się da, no nie dało się chyba tego prościej zrobić, tak Wam szczerze powiem. Kolejne pytanie. Ile łącznie wydałeś na cały ten projekt? No tak jak powiedziałem na początku, no niestety cen nie mogę podawać. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz, ale niedużo. Kolejne pytanie. Zrobisz wyścig stun skuter w Speed Gang? No raczej nie zrobię takiego odcinka, bo nie mam za bardzo kogo tam do pomocy z odcinkami brać. Po pierwsze. A po drugie, raczej to nie ma sensu ze względu takiego, że no logiczne, że stun skuter no na starcie nie będzie miał takiego strzała jak Pit Gang. On Pit Gang ma biegi, no to na starcie będzie lepszy. Stun skuter no ma strasznie długie przełożenie na przekładni. No i z zera nie jedzie tak znowu szybko, się nie rozpędza. Chociaż od zera wyrwie na koło, ale nie rozpędza się tak strasznie szybko.
lecz prędkość maksymalna jest naprawdę kozacka, więc... Kolejne pytanie. Panie Merew, proszę o taki krótki filmik. Jak w pitbajku czyścić łańcuch i co ile godzin? Krótko, nawet minuta, jestem szczęśliwy. Kolego, no ja druciangu przewalę zawsze taki łańcuch, ewentualnie, no drucianką. A potem z przepalonym olejem i heja w las. Nie używam tam żadnych specyfików, szkoda mi na to pieniędzy. Lepiej te pieniądze zainwestować w coś innego, w jakieś tuningi albo coś w tym stylu, niż w jakieś środki, które może dadzą na szosie. Na szosie to poleciłbym takie spraye i różne środki do łańcucha, a w terenie to nie. Chyba że jeszcze są jakieś specyfiki specjalne na piasek, ale na takie błota, na coś takiego, to nie opłaca się tego dawać, bo to i tak ci zaraz zejdzie po pierwszej wiedzie. Dlatego przepalony olej, ten co spuszcza z motoru, to lepiej wykorzystać na łańcuch, niż gdzieś potem oddawać, bawić się z tym. Kolejne pytanie. Jakie masz koła w nim? Koła to są dziesiątki. Czy rama wytrzymuje opadanie po gumowaniu? No, zapraszam do filmiku, który leci w tle pewnie. Lub zapraszam do sekcji komentarzy, tam jest przypięty mój komentarz. No i tam jak upalaliśmy takie enduro skuterkami, to te koło przednie, cała rama i to wszystko, to naprawdę zapierdzielałem po dziurach, trzepało, latał ten skuter we wszystkie strony. Jak on to przetrwał, to znaczy, że takie opadanie koła po gumowaniu to jest dla niego nic. Kolejne pytanie. Jestem zawsze na kanale, więc nie mam pytań. Zajebisty skuterek. Bardzo ci dziękuję za to. Powiem wam, że to jest tu skuter wersja numer 2. Jeśli chcecie zobaczyć wersję numer 1, zapraszam na kanale. Tam jest wszystko o skuterach, jakie były. Tu skuter 1, też fajny projekt, taki, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Potem kupiłem bazę i mówiłem wam, że wsadzę 150, znalazłem silnik, wsadziłem 150. I teraz myślę nad projektem z tu skutera numer 3. Tylko nie wiem, czy wykorzystam ramę to, co jest, w sensie jest silnik ten, co jest, czy nie kupię sobie jakiś inny silnik do niego. Ale powiem wam, że Stun Scooter wersja numer 3, to będzie dopiero postrach wsi. To będzie mieć takie kurde osiągi, że szczena wam opadnie. Kolejne pytanie. Jaki jest silnik w Glerze Stalker? Sens, Chiminarelli, czy coś innego? Dzięki, pozdro. No niestety nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo ja się na skuterach nie znam. No i nie wiem, jaki tam jest silnik. No nie interesuję się skuterami, tak wam szczerze powiem. To taki, ten skuter to jest taki odskok. Kolejne pytanie, może nie jest to na temat, ale czy będzie jeszcze WSK na kanale? Tak, będzie WSK. Z Speedback Riderem wam szykujemy niespodziankę. Ale to w swoim czasie. Kolejne pytanie. Ile by wyniosł remont silnika? No, w tym moim raczej to już od razu bym wsadzał 200, bo szkoda się bawić w mniejsze pojemności. Zawsze, jak to ja mówię, na maksa wszystko. Więc no, parę stówek, nie? W granicach 5 do 1000 zł. Coś takiego by wyszedł cały remont. Oczywiście wszystkie uszczelniacze, uszczelki, łańcuszki, nie łańcuszki, głowica, tłok, te bla bla bla. No, te wszystkie części, no to w granicach od 5 do 1000 zł. Coś takiego. Kolejne pytanie. Czy na złomie idzie dorwać takie skuterki? No oczywiście, no wystarczy się popytać. Kolejne pytanie. Zrobiłby z niego 125 jakiś chiński silnik na przykład odkłada? Raczej nie, ze względu, że w tym skuterze już mam 150, to szkoda przerabiać na inne cylindry i tego typu sprawy. A jak coś, no to mogę wsadzić 200 pojemności, też bez żadnego jakiegoś kombinowania, więc szkoda kombinować. Kolejne pytanie. Czy będzie kiedyś odcinek o garze poza Cieru? Nie jest priorytetem, więc ten odcinek nie wiem, kiedy się ukaże. Kolejne pytanie. Ile dałeś? No tak jak w pierwszym pytaniu, no niestety nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Drugie pytanie. Będzie odcinek? No oczywiście, teraz go nagrywamy, więc odcinek jest trochę spóźniony, więc cię przepraszam. A trzecie pytanie, będziesz go remontował? Zobaczymy co los przyniesie, czy uzbieram fundusze, będzie jakieś zainteresowanie, ale postaram się to zbudować też jakoś taki szalony projekt. Wyjdzie mi przy turboloncinie, no to do skutera prawdopodobnie też turbo poleci.
Kolejne pytanie. Zrobisz wyścig Longsin Wis Stone Scooter. No też raczej nie zrobię tego odcinka, tak jak tam kolega wyżej pisał. No bo logiczne, jaki będzie wynik. Chociaż zobaczymy, no może porobię dla was specjalnie ten odcinek. Ja będę miał 100 skutera, będę miał pitganka, to może zrobimy taki jeden odcinek i w tych dwóch się pościgamy. Zobaczymy, może się ja mylę. Też jest taka, też jest taka opcja, że ja się mogę mylić, ale zobaczymy. Bo Longsin na turbie może nas zadziwić. To byłby ciekawy taki wyścig. Kolejne pytanie. Czy założysz plastiki do stun skutera i licznik i czy będziesz się uczył jakichś innych trików niż jazda na kole? No nie wiem, no zobaczymy. Kurde, powiem wam szczerze, że nie lubię tak odpowiadać na pytania, których sam nie jestem pewny. Trochę stun skuter do nauki na kole jest taki niebezpieczny, wam szczerze powiem. No i jak się rozwalą plastiki, no nie mam skąd dobrać ich, więc będzie też szkoda. Kolejne pytanie. Dobra rada. Głowica, rozrząd, korbowód do wymiany. Nie warto teraz jeździć, bo go nie uratujesz. A sprzęcik ma potencjał. I tak jest to wszystko na wykończeniu, więc co tam szkoda. No, jak coś to się zatrze albo ten, no raczej korba nie szczeli, bardziej się zatrze, przeciągnie pierścienie. Więc no to wtedy się zrobi remont. A tak to nawet szkoda te części wymienić, jak można na nich jeszcze pojeździć. Kolejne pytanie. Ile chcesz za niego i dlaczego tak drogo? W takim stanie pewnie jakbym już sprzedawał, chociaż na razie nie sprzedaję. Nie sprzedaję na razie. W takim stanie to prawdopodobnie gdzieś tam w granicach 1000 zł. A jak zrobię remont, to tak 1,5 do 2000 zł. Ale to wtedy już będzie 200 pojemności i zrobię to bardziej wizualnie, tak, tego typu sprawy, nie? Kolejne pytanie. Jaki VMAX? No nie wiem. Powiem wam. No nie przetestowałem. Wujek zapierdzielał 70. No to przemknąłem koło niego, tylko nie nagrało się to wtedy. Około 120-130 gdzieś taka będzie prędkość. I jeszcze się rozpędzałem, bo mi brakło prostej. I cały czas się rozpędzałem. Kolejne pytanie. Co to za firma i model? Powiem ci. Nie wiem. Ktoś, kto się zna, może powiedzieć, ewentualnie pogląda te filmiki i ci może odpowie na to pytanie. Ja nie wiem, co to jest, nigdy się na tym nie zastanawiał. To nie jest jakiś markowy, to jest jakiś Chińczyk. Tyle wiem. Zachęcam do filmików z tego stun skutera, jak go budowałem, bo jest wszystko na kanale, wystarczy tylko poszukać. Kolejne pytanie. Jaki masz cylek i co w nim zrobiłeś od początku? Tutaj raczej nie będę opowiadał, bo za długo ten odcinek by trwał. Zapraszam na filmiki na kanale z budowania tego skutera, więc tam będziesz miał wszystko pokazane i też powiedziane. Tylko tyle mogę powiedzieć, że to jest 150 pojemności. Kolejny. Ile to koni ma? Włożysz od jakiejś, od crossa, oponę, koło. Koni ile ma? No nie wiem, w granicach 15. Czy byłaby taka opcja, że jakąś oponę tam wcisnąć, ale to jeszcze zobaczymy. Kolejne pytanie. Instalację będziesz w nim przerabiał? No nie wiem, zobaczymy. Chciałbym, żeby wszystko działało, te kierunkowskazy, kierunkowskazy, wszystko, żeby działało tak na legit. Kolejne pytanie. Czy wjedziesz skuterem na odcinku w teren albo lasy? Jest już taki odcinek na kanale. Zapraszam do sekcji komentarzy, tam jest komentarz przypięty z linkiem. Możesz sobie wbić, poglądać. Naprawdę super odcinek wyszedł. Kolejne pytanie. Co chcesz przerabiać i na kiedy mógłbyś to skończyć? No nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Tak wam szczerze powiem, nie lubię planować, bo potem z moich planów nigdy przeważnie nic nie wychodzi. Więc no niestety, nie wiem, tak ci odpowiem. Kolejne pytanie, wiem, że nie na temat, ale czy masz w Longsinie tylne hamulce, a jak nie masz, to byś zrobił. W tym Turbo Longsinie nie mam hamulca tylnego i prawdopodobnie zrobię. Kolejne pytanie, zrobisz przelot w skuterze? Raczej zrobię przelot, bo to więcej mocy będzie. Chociaż też chciałbym, żeby to cicho chodziło. Kolejne pytanie. Jaka moc i czy dużo pali? No moc w granicach 15. A czy dużo pali? Pali mało, ale ile? No nie mam jak to sprawdzić. Kolejne pytanie. Pierwsze. Za ile byś go sprzedał? No w granicach 1000 zł w takim stanie. Chociaż na razie nie sprzedaję.
A drugie, czy wsadzisz w niego w remont, czy nie? Powiem ci, że no nie wiem, muszę się zastanowić, dobrze, to jak przyjdzie na to czas, to będziemy się zastanawiać, czy to remontować, czy nie remontować. Tylko wyjdzie, no jak zrobię turbo Loncina, czy będziemy tam wsadzać turbo, jak to będzie chodzić, ewentualnie będzie śmiesznie. Zobaczymy. Kolejne pytanie. Dlaczego stoi w krzakach i gnije? No bo nie mam gdzie indziej, gdzie go trzymać. Stoi dlatego i tam nie ma krzaków, chociaż rosną pokrzywy. Jest przykryty, więc rama i tak była cała taka pognita. To nie szkodzi. I tak kolejny Stun Scooter będzie... Wersja numer 3 miała nową ramę, więc mi nie szkoda. A kupiłem go za takie śmieszne pieniądze, że też mi nie szkoda. Kolejne. Kiedy remont silnika? Nie wiem, no będą się pytania powtarzać, no niestety, ale no nie jestem w stanie powiedzieć, określić się, kiedy. Kolejne pytanie, co tam jest nagrzebane w tym skuterze? Praktycznie wszystko. Zapraszam do wcześniejszych odcinków z tego skutera. Tam możesz sobie pooglądać, co było przy nim robione i w jakim jest aktualnie stanie, więc zapraszam do poprzednich odcinków, na pewno na kanale znajdziesz. Kolejne pytanie. Ile do setki? O kurde, będę musiał to chyba sprawdzić kiedyś na odcinku. Przypomnij się, będziemy nagrywać ze Stun Scootera, to nagramy taki odcinek. Kolejny. Do czego to służy i po co to tam ma koła? Nie wiem. To chyba służy do jeżdżenia. Albo do pchania. Chociaż więcej na tym jeżdżę. Nie, a tak naprawdę to taka zabawa. Kolejne pytanie. Będzie 200? No oczywiście. W swoim czasie. Chyba, że wcześniej sprzedam. Zobaczymy. Kolejne pytanie. Kupisz skuterowi chińskiego akrapa? Raczej nie kupię chińskiego akrapa do skutera. Szkoda inwestować w ogóle w niego. Ale mam już tutaj takiego dawcę, czyli ten czerwony wydech. Prawdopodobnie możemy zamontować ten czerwony wydech do Stun Scootera. Kolejne pytanie. Czy ten skuter jeździ? No oczywiście. Zobacz sobie na filmiki. Na filmik w komentarzu przypięty. Kolejne pytanie. Chciałbyś go sprzedać i za ile? Tak jak mówiłem wcześniej, no w granicach 1000 zł, jak jest w tym stanie, chociaż na razie nie sprzedaję. A po remoncie to w granicach 1500 do 2000 zł. Ale to będzie całkowicie inaczej i tam będzie już 200 pojemności. Kolejne pytanie. Zrób konkurs tak jak Black Ops i oddaj widzom za darmo. No to raczej nie jest pytanie, ale mogę na to odpowiedzieć wam tylko i wyłącznie tak, że u mnie na kanale nie będę rozdawał za darmo. Ze względu takiego, iż byłoby to niesprawiedliwe. A dlaczego? Teraz się będziecie pytać. No bo są takie konkursy za darmo albo coś w tym stylu, no to najbardziej się ci cali hejterzy, nie hejterzy, ci co tak strasznie kurde dogryzali na kanale, oni zostają wylosowani albo w inny sposób wybrani. No i przez takich ludzi, no właśnie osoby, które naprawdę by mogły coś wygrać i zasługują na ten sprzęt, no zmniejsza im się szansa. Ja bym chciał już komuś oddać tego skutera za darmo, no to mamy dwie osoby mamy do tego. Mianowicie albo jedna osoba, która dała mi za darmo kłada, ramę, albo druga osoba, co dała mi Loncina, więc albo ta by miała szansę na taki sprzęt za darmo. No mam nadzieję, że to byłoby, no tak samo mam nadzieję, że wy też to zrozumiecie i to byłoby chyba najbardziej sprawiedliwe, bo no, tyle no. Wysunęliście taką inicjatywą i za to cały czas im bardzo, ale to bardzo dziękuję, bo macie też odcinki dzięki temu, bo części z składa, czy części z tamtego Loncina już poszły. No akurat no przydały się, no i właśnie tym osobom bardzo za to dziękuję. I jakby było jakieś takie coś do oddania albo coś, to w ten sposób mógłbym się im odwdzięczyć, nie? Kolejne pytanie. Ile już w niego włożyłeś łącznie? Ile w niego włożyłem łącznie? Niedużo. To byś musiał napisać prywatnie, to bym ci powiedział. Ale zdziwiłbyś się. A drugie pytanie. Ile jeszcze zamierzasz włożyć? Jeszcze mniej niż włożyłem. Jak najmniej. U mnie na kanale jest właśnie, jak możesz zobaczyć, to trzymam się tego, żeby we wszystko co robię włożyć jak najmniej. Zawsze staram się zaoszczędzić na wszystkim, ale za to zarazem zrobić to dobrze. Czyli czasami jak wychodzi mi
żeby coś tam nie kupić, ale zrobię i będę wiedział, że to nie będzie działać długo, to już wolę kupić, no i założyć coś nowego, niż tak przyjanuszować, żeby zaraz gdzieś na przykład w lesie stanąć. Więc oszczędzam, bo oszczędzam, ale z głową. Tak mogę powiedzieć. Kolejne pytanie. Jakie masz plany na niego? Co przerabiać chce? No nie wiem, no jak w tym odcinku to się usłyszał pewnie, że jak wyjdzie z turbolącinem, to może będzie turbo z tym skuter. Kto wie? I wtedy jeszcze lepiej na koło będzie szedł. O kurde, to byłoby też ciekawe, nie? Możecie napisać w komentarzu pod filmem, czy by się wam taki odcinek spodobał. I ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku. Czy w przyszłości, jak przeżyje, planujesz go oddać widzą? Pozdro. Również pozdrawiam. Ale no niestety nie. Jakbym miał oddawać widzą, no to mamy dwie osoby takie już, które są w kolejce do oddania czegoś. Mam nadzieję, że mnie wszyscy na kanale rozumią i byłoby to najbardziej sprawiedliwe, bo nie chcę subskrypcji, tak wam szczerze powiem, bo przeważnie jest tak, że hejterzy to subskrybują wtedy, a potem ogólnie odsubskrybowują, chociaż też przyszłoby dużo nowych ludzi, ale ja nie chcę być sławny, nie chcę, żeby mi odbiło, tak wam szczerze powiem, na sławie mi nie zależy. Dlatego też tak odcinki nie są nieregularne, bo mógłbym coś tam klepać, jakiś temat i nabijać subskrypcji, nabijać wyświetleń, dla mnie to nie byłby problem. Takie ciekawsze tematy, tylko kręcić takie ciekawe, widziałbym co się wam podoba i kręcił jedno i to samo, tylko żeby nabić wyświetlenia, subskrypcje i to wszystko, mówił wam co chwilę w odcinku. Ale jakoś mi na tym nie zależy, tak bym szczerze. Tak samo byłoby właśnie z tym rozdawaniem na odcinku. No, nie ma konkursów, nie ma nic, bo nie chcę, żeby się ci hejterzy ujawniali, tylko brali udział, a potem odbierali szansę na przykład ludziom, którzy naprawdę zasługują na coś takiego. No. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i nie będziecie źli. To było na tyle pytań w dzisiejszym odcinku. Może w przyszłości zrobię jeszcze takie akcje na karcie społeczności, na którą zachęcam od czasu do czasu zaglądania na kanale YouTube. Ewentualnie na Instagrama też zapraszam. Link do Instagrama w opisie pod filmem. No i na grupę na Facebooku, gdzie jest nasza grupa poświęcona pitbajkom. Jeśli jesteś zainteresowany, no to chętnie zapraszam. No i tyle. To do następnego odcinka, mam nadzieję niebawem i w następnym mam nadzieję, że z turbolącina. Więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!